O tak, nigdy nie można mieć za dużo makaronu. Zanim jednak go zjemy, musimy wyciągnąć karty. Zobaczmy, kto ma największe tempo. Jestem szybka. W sumie to się nawet cieszę. Nie chcę być ślimakiem. Średnia prędkość jest idealna. Chyba ja zacznę. Jak to apetycznie wygląda. Pyszności. Dopiero niedawno nauczyłam się jeść pałeczkami, no i akurat się przydało. Betty, chyba wyrosły ci wąsy. Oj, rzeczywiście, to najsmaczniejsze wąsy na świecie. Emma, twoja kolejna jedzenie makaronu. Okej, muszę to zrobić naprawdę szybko. Wymyśliłam fajny sposób. Patrzcie! No muszę to opatentować. No rewelacja. Betty, no co tak patrzysz? Już prawie skończyłam. Gotowe? Gdzie jest twój makaron? Nie wiem. Zostałam oszukana. Nikt cię nie oszukał. Jesz powoli, dlatego masz najdłuższy makaron. Na pewno będziesz się nim zajadać przez długi czas. No nieprędko ją zobaczymy. Zgadzam się. Kiedy to się skończy, no? Mam nadzieję, że już jestem u celu. Co tak śmierdzi? O, banan! Fu, to wcale nie jest banan. Makaron zaprowadził mnie do kosza na śmieci. Najwyższy czas na soczyste i słodkie arbuzy. Bierzcie kartki. Średnia prędkość dla mnie w porządku. A ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Dobrze się składa. Nie miałam ochoty na szybkie jedzenie. Nie wiedziałam, że krojenie arbuza jest takie trudne. Ale udało mi się. Nadszedł czas na degustację. Brawo, brawo! O tak, jest naprawdę pyszny. Taki słodki. Na co czekacie, dziewczyny? No właśnie, na co czekamy? Widzisz, można było go otworzyć znacznie szybciej. A żeby jeść go dłużej, użyję łyżki. W ten sposób będzie smakować jeszcze lepiej. O tak, rewelacja. A mnie przyda się nóż. Właśnie wymyśliłam świetny sposób na jak najszybsze zjedzenie arbuza. A raczej wypicie go. Będę potrzebowała blendera, żeby zrealizować swój pomysł. Prawie gotowe. To troszkę dziwne, ale mam nadzieję, że to zadziała. Nie mam co do tego wątpliwości. A teraz do dużego arbuza potrzebna będzie równie duża szklanka. Jaki ciężki. No i gotowe. Teraz mam mnóstwo pysznego, świeżo wyciśniętego soku z arbuza. Dziewczyny, mówiłam wam, że to świetny pomysł. To jest bardzo pyszne. To widać. Uwielbiam lody czekoladowe. Dziewczyny, wyciągnijmy karty jak najszybciej. Jestem taka głodna. Kurczę, będę musiała szybko zjeść lody. A ja mam średnią prędkość. A ja jestem powolna. Ja pierwsza. Spójrzcie, jakie to pyszne. Tyle w nim orzechów i czekolady. Wspaniale. Betty, przestań się na mnie tak gapić. Zjadaj swoje lody. Z chęcią. Chyba wykorzystam swój sprawdzony sposób i zamienię lody w koktajl.
Jeśli lody będą płynne, to dam radę je zlizać z talerza. Rozcinamy opakowanie i wyciskamy zawartość na talerz. Myślę, że wygląda bardzo apetycznie. No nie wiem, mam troszkę inne zdanie. Nieważne. Mimo wszystko i tak jest pyszne. Twój nos też jest głodny. Co ty zrobiłaś? Chociaż przyda mu się trochę czekolady. Dobra, teraz moja kolej na jedzenie. Mam nadzieję, że jak zjem wszystko naraz, to nie zamarznę. No to zaczynam. O nie, jest tak zimno. Emma, co się z tobą dzieje? Betty, spójrz, coś się stało z naszą Emmą. To dziwne, nigdy wcześniej tak nie wyglądała. Ups. Mam nadzieję, że będzie z nią wszystko w porządku. Dziewczyny tym razem czekają na nas ogromne torty. Wow, wyglądają przepięknie. Sprawdźmy. Hurra, cieszę się, że mogę go szybko zjeść. A ja właśnie chciałam jeść powoli, też się cieszę. A ja mam złoty środek, idealnie. Dziewczyny, chcę być pierwsza. Nie mam się po co spieszyć, więc mogę jeść w spokoju i bardzo ostrożnie. Oczywiście z pomocą widelca i noża. No co za pyszności. Smakuje rewelacyjnie. Nie mogę już dłużej czekać. Mam ochotę zjeść całe ciasto naraz. Komu potrzebne są jakieś sztućce, gdy ma się usta? O tak, to było bardzo szybkie i bardzo smaczne. Palce lizać. Bella, tylko ty zostałaś. Ja też zjadłam swoje ciasto. Pozostało mi tylko wytrzeć usta. Okej. Bella, no naprawdę nadszedł czas, abyś zajęła się swoim tortem. A ja chcę poczuć smak każdego cukierka. Pyszności. Słuchaj, Betty, może my też spróbujemy jej cukierków, co? I ciasta też. Bella i tak się nie spieszy. Co? Gdzie jest mój tort? Betty, czy to ty? Emma, jak mogłyście? Nie mam teraz nic do jedzenia. Zostały mi tylko okruchy. No co za żarłoki. Hej, Andy, nie zapomniałeś o nas? No dalej, naprzód. Prawie wygrałem. Dobra. Okej. Mam tego dosyć. Zaraz się tym zajmę. Auć, co robicie? Ja tylko sprawdzałem, czy wasza nagroda działa. Czas, start, rysujcie. Konsola do gier jest niesamowita. Warto o nią powalczyć. Spokojnie, Lili. Mój rysunek jest już prawie gotowy. Yeah. O nie. Wszystko zepsułam. Nie ma sensu tego kontynuować. Chociaż nie wszystko jeszcze stracone. Mam kartkę z zeszytu. O wiele łatwiej jest rysować po krateczkach. To wygląda jak rysunek pierwszoklasisty. A Lili idzie całkiem dobrze. Będę musiała się bardziej postarać, żeby ją pokonać. Nadszedł czas, aby dodać trochę koloru. Niebieski będzie idealny. Muszę ją powstrzymać. Aha. Żegnajcie farby. Co się dzieje? Ktokolwiek to zrobił, będzie mieć kłopoty.
Może lepiej sprawdzisz nasze prace? Starałam się. Ja też. Przyznaj, Andy, że moja praca jest najlepsza. Niebieska farba Mary jest na swoim miejscu. Już wiem, kto za tym stoi. Czas na zemstę. Co ty robisz? Przestań! Musicie się zgodzić, że to niezbyt miłe brać prysznic z farby. Mary, gratuluję. Wygrałaś. Super! Konsola jest teraz moja. Zagrajmy razem. Wow, to takie ekscytujące. Andy, zapamiętamy to. Nowa runda, nowa nagroda. What? Co ty robisz? Pokażę wam sztuczkę. Voila! To sztabki złota. Nie do wiary. Muszą być warte fortunę. Są naprawdę ciężkie. No to do roboty. Czas start. Here we go! Musimy się pospieszyć. Ciekawe, co by się stało, gdybym zdobyła całe to złoto? Bym się kąpała w górach złota od rana do wieczora. Kupię wszystko, co zechcę. Lepiej weź pędzel, marzycielko. Chociaż im mniejsza konkurencja, tym lepiej dla mnie. Jeszcze tylko kilka pociągnięć i kontur będzie gotowy. Lili znowu mnie dogania. Będę musiała podrzucić jej karalucha. O nie, boję się owadów. Mam szansę wygrać. Zabiorę jej żółtą farbę, żeby mieć pewność, że przegra. Pomogę ci. Dzięki, Kate. Gdzie się podziała moja farba? Dobra, wezmę pomarańczową. Czy tak wygląda złoto? To jakaś żałosna imitacja. Mój rysunek jest nie do odróżnienia od oryginału. Kończymy! Pokażcie rysunki. Nie miałam czasu, żeby cokolwiek zrobić. To jest porażka, Mary. A co z moją pracą? To nie wygląda jak złoto. Ale Kate narysowała prawdziwe arcydzieło. Wygrałam! Werble! Sztabki są twoje. A gdzie one się podziały? Auć, to boli! Biedactwo, nie udźwignęła nagrody. Złoto jest i tak moje! Nie mam pojęcia, co wam tym razem podarować. Wiem! Co sądzicie o tym słodziaku? Jest piękny! Usiądź tutaj, mój drogi. Chciałabym go wyściskać. Dam go najlepszej z was. Zaczynajcie. Tym razem nie zamierzam się relaksować. Dodam więcej pomarańczowego. Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle. Zalałam mój rysunek. Co teraz robić? Wiem! Zamierzam użyć mojej twarzy jako płótna. Ale ty wcale nie wyglądasz jak kotek. Ja wiem lepiej.
Nie będę przeszkadzać. Zwłaszcza, że wiem, jak narysować idealnego kociaka. Użyję mojej ręki. Motka skończona. Teraz trzeba dorysować korpus. I zostały tylko małe szczegóły. Kate, świetnie sobie radzisz. Muszę cię jakoś pokonać i chyba wiem, jak to zrobić. Przygotuję piękną rybę. Tylko nie mówcie nikomu. Czas minął. Zobaczmy, co narysowały dziewczyny. Oto moja praca. To dość oryginalne. Lili, to w ogóle nie wygląda jak kot. Nie rozumiem. Czemu narysowałaś rybę? A mój wygląda? Całkowicie. Myślę, że mamy zwycięzcę. Hurra, dziękuję. Co ty mówisz, kociaku? Nie rozumiem, co się dzieje. Zmieniłem zdanie, to Lili wygrała. To niesprawiedliwe, ona narysowała rybę. Wiedziałam, że ten ryzykowny pomysł doprowadzi mnie do zwycięstwa. Możesz go podtrzymać, Kate. Prawie zapomniałam. To przysmak specjalnie dla ciebie, mój mały rudzielcu. Wygląda na to, że mu się podoba. Ale słodziaczek. Na czym namalować waszą nową nagrodę? Wiem, biały stół będzie w sam raz. To popyt! Spójrzcie na niego, jaki piękny kształt! Nie można oderwać się od tych bąbelków. A tak, prawie zapomniałam o czasie. Zaczynajcie, a ja się trochę wyluzuję. Znowu pójdę niekonwencjonalną drogą. Kształt jest idealny. Pozostaje tylko dodać koloru. Wygląda tak sobie. Jestem pewna, że pójdzie mi o wiele lepiej. Spróbuję malować rękami. Wow, to takie fajne. To jak zabawa z prawdziwym popytem. Przykro mi, ale to wygląda jak jakiś bohomas. Czy tylko mi się wydaje, czy moje serce wcale nie wygląda jak popyt? Będę musiała to jakoś naprawić. Wiem, co mi pomoże. Ten znaczek wygląda dokładnie jak popyt. Trzeba go tylko troszkę powiększyć. A teraz położę go na kartce i obrysuję. Wyszło idealnie. Wystarczy tylko pokolorować. Jestem w tym naprawdę dobra. Co? Czas się skończył? Stop! Przyznaj, mój popyt jest idealny. Zdecydowanie nie zaliczam. A co ze mną? No całkiem nieźle. Ale ja mam lepszy, prawda? Hurra, znowu wygrałam. Chociaż nie, to Mary wygrała. Jak to Mary? Dlaczego? No to Lili. Albo Mary. Jestem zdezorientowany. Wiem. Rzucę w was popytem z zamkniętymi oczami. On będzie mój.
Nie rób sobie nadziei, nie oddam go tak łatwo. Bardzo fascynujący widok. Wow, niespodziewane zakończenie. Te lody wyglądają tak apetycznie. O tak, nie mogę się oprzeć, żeby ich nie spróbować. Nie widzę nic szczególnego w lodach. O wiele lepsza jest papryczka chili. Jednak moim zdaniem brakuje jej ostrości. Dodam więcej pieprzu. Przepraszam. Dziewczyny, następnym razem bądźcie ostrożniejsze, okej? W końcu przyszliśmy do kina. Nie wolno wchodzić na salę z jedzeniem. Proszę mi to oddać. Ach tak? Masz za swoje. A, moja ręka! Zaraz spłonie! Co się dzieje? Pomocy! Dobra robota, Zak. Co narobiliście? Przez was jestem cały mokry. Myślę, że przydałoby mu się trochę ochłonąć. Droga wolna. Idziemy. Ale tu jest zimno. Chyba się przeziębiłam. Emma, częstuj się popcornem. Auć! Moje zęby! Wygląda na to, że nasz popcorn zamienił się w lód. What? Tak dawno nie jadłam popcornu. Co za dziwny smak. Przypomina węgiel drzewny. Chyba coś jest nie tak z naszym popcornem. O nie, za bardzo się przypalił. I proszę, teraz moja ręka jest cała w sadzy. Na szczęście wiem, jak się tego pozbyć. Co ty robisz, Bella? Nieładnie tak robić. To wojna. Emma, załaduj popcorn. Nie poddamy się. Macie za swoje. Zack i Bella całkowicie zepsuli mi humor. Andy i Emma mnie zamrozili. Emma, to dla ciebie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję. Czas na naszą niespodziankę. Udekorujemy tort. To świetny pomysł. Użyjemy do tego świeczek. Najważniejsze to umieścić ich jak najwięcej. Zapalę je. Idealnie. Idziemy złożyć życzenia. Cześć, Emma. Cześć. Czy ten tort jest naprawdę dla mnie? Chcę jak najszybciej pomyśleć życzenie i zdmuchnąć świeczki. Nie udało się. Spróbuję jeszcze raz. Co za pech. Andy, pomóż mi. Zdmuchnijmy razem. Ups, chyba coś jest z nimi nie tak. Ojku, ale tu jest duszno. Muszę zdmuchnąć tę świeczkę. Wtedy na pewno będzie chłodniej. Co ty robisz? Bez świeczki zamarzniemy. Nie sądzę. Dziewczyny mają chyba jakiś problem. Przepraszam, lepiej to zabiorę. Bella, nie smuć się. Mam dla ciebie coś lepszego. Wow, jakie to piękne. To przecież prawdziwy ognisty kryształ. Andy, a ty mi nie dajesz prezentów. Aha. Po prostu zapomniałem. Też mam dla ciebie niespodziankę.
Lodowy kryształ. Wow! O mój Boże! Jest cudowny! Wiesz, jak sprawić mi radość. Mój kryształ i tak jest ładniejszy. Nie sądzę. Jestem taka głodna. O, pizza! Świetnie! Ręce precz! Ona jest moja! Jeśli nie puścisz, zamrożę twoją biżuterię! Co ty zrobiłaś? To mój ulubiony naszyjnik! O nie! Kolczyki też są pokryte lodem! Ostrzegałam cię! Nie zostawię tego tak! Jak dobrze, że mam dużą porcję coli. Emma, płoniesz! Co ty robisz, Andy? Zniszczysz mi fryzurę! Przepraszam, ale nie miałam wyboru. Dziękuję, uratowałeś mnie. Wreszcie będę się mogła porządnie zrelaksować. Czegoś tu brakuje. Racja, lodu. Kąpiel z lodem jest idealna. Można się odświeżyć i świetnie orzeźwia. Robi się gorąco. Nie wiem, co się dzieje. Mella, to znowu ty. Cześć. Przepraszam, ale potrzebuję trochę gorącej wody, żeby przygotować makaron. Przestań. To obrzydliwe kąpać się w makaronie. A według mnie to wygląda bardzo apetycznie. Trzeba tylko dodać sos. Więcej sosu. Wcale nie musiałaś wylewać mi go prosto na głowę. Czas, żebyście to przyznali. Jesteśmy najlepsi. Przekonajmy się o tym w uczciwej walce. Przyjmujemy wasze wyzwanie. Gotowi? Zak, bierz kole. Na pewno nie uda się wam nas pokonać. Emma, przyspiesz. Wszystko w porządku, załatwimy ich. Zapomnij, nasza ściana jest już prawie gotowa. Tak, zostało tylko kilka puszek. Bella, złap ostatnie. O nie, oni mają wyższą. Zaraz to naprawię. Nie grasz fair. A masz. Teraz wasza kola zamieni się w lód. Tak jest o wiele lepiej. Andy, załóż rękawice. Dzięki nim się już nie sparzymy. Bella, oni nas przechytrzyli. Nie szkodzi. I tak skończymy nawet z gołymi rękami. Kola przymarzła. Za nic nie mogę jej oderwać. Co ty robisz, Zak? Przepraszam, on jest po prostu bardzo niezdarny. To już koniec!